nawet już zaczęłam podejrzewać, że ja zaczęłam zmyślać odpowiedź. To znaczy zaczęłam sobie tworzyć historię, żeby może jakoś ciekawiej zabrzmiało. Tak naprawdę to jest bardziej intuicja niż wiedza. Mogę oczywiście do tego jakoś przykleić historię taką, że ja się wychowałam 80 km od Gorzowa Wielkopolskiego, więc ta papusza zawsze gdzieś była. Pamiętam, co często powtarzam, że jeździłam jeszcze jako dziecko z mamą do Gorzowa Wielkopolskiego, bo to było miasto wojewódzkie. Tam różne sprawy urzędowe trzeba było załatwić. I w Gorzowie jest Park Róż, tak naprawdę Park Gwiazdy Ludów, ale w tym Parku Róż chodziły i do dziś można spotkać, może już nie wróżące, ale ciągle jeszcze cyganki. I po tym Parku Róż chodziła też papusza. Już nie za moich czasów, ona już mieszkała u siostry w Inowrocławiu, a zmarła w 87, więc kiedy miałam 13 lat. I pamiętam, po latach dostałam w 2000, nie wiem, może to był szósty, może to był piąty tomik jej wierszy. Jakoś teraz sobie wbiłam do głowy, ale nie dam sobie głowy uciąć, że to jest prawda, że ja zapamiętałam z tamtych dziecięcych czasów jej imię. To tam gdzieś to się pojawiało w tym parku. Ja sobie myślę, że ja sobie taką legendę sama stworzyłam, ale powtarzam ją. Stwierdziłam, że nawet jest ładna, więc można. No i ja dostałam ten tomik, przeczytałam wiersze. Tak jak powiedziałam na samym początku, to jest bardziej intuicja niż wiedza. Ja nie wiem, to jest trochę tak jak każde spotkanie z bohaterem, bohaterką kolejną, również w reportażach, które piszę, to jest trochę jak randka. Że albo, no nie wiem, ja przeczytałam wiersze, czyli spotkałam się z papużą w takim, a nie innym wymiarze i ona mnie czymś uwiodła. Czy mnie uwiodła właśnie taką prostotą. Ja zawsze mówię, że w tych wierszach dzieją się światy. Oczywiście nie każdy te światy zauważy. Pewnie trzeba jakiejś wrażliwości, podobnie jak wielu osobom może się książka, którą napisałam, nie podobać, bo myślę, że dla niej też trzeba jakiejś odpowiedniej wrażliwości. Nie mówię gorszej czy lepszej, po prostu innej. No i w tych wierszach pomyślałam sobie, że oprócz tego, że jest ten świat taki cygański, to jest ogromna tęsknota. I pisał te wiersze człowiek, który ma taką wrażliwość, której ja, to mogę powiedzieć już rzeczywiście z pełną odpowiedzialnością po latach pracy nad tą książką, w ogóle nie sięgam, ale wiedziałam, że mnie jakoś to urzeka i chciałabym ją poznać. Nie mogę już poznać osobiście, więc pomyślałam sobie, że poczytam trochę o niej. I pierwszą informację, albo jedną z pierwszych, które znalazłam, to była oczywiście informacja o tym, że papusza została skalana. Papusza nigdy nie została skalana, teraz już wiemy. No ale to było na tyle intrygujące, żeby szukać dalej. No i od tego się zaczęło właściwie. Właściwie zaczęło się od wierszy. Przedłużałam to wszystko, nie mogłam sobie poradzić z napisaniem. Trwało to w sumie, no, intensywnej bardzo pracy, mniejszej dokumentacji. To są 3 lata. Tak naprawdę myślę, że jeśli możemy się zająć tylko pisaniem książki, to książkę można napisać w pół roku, jeśli mamy bardzo dobrą dokumentację. Ale tutaj było coś jeszcze. To było bardzo trudne. Myślę, że jedno z trudniejszych zadań, które mnie spotkało w pisaniu. Przejdźmy do samej papuszy. Bronisława Weiss urodziła się na początku właściwie XX wieku. Nie wiemy kiedy, tak? No właśnie, dlaczego nie wiemy kiedy? To trochę to tak jak z cygańskim czasem, prawda? My tak samo nie wiemy kiedy się urodziła, nie wiem gdzie się urodziła. Papusza sama nie wiedziała. Najczęściej w dokumentach pojawia się data 1910, ale znalazłam wielu również 1908, 1909. Nie jestem w stanie, jeśli komuś się uda, to będzie miał duże szczęście odnaleźć jakiegoś aktu urodzenia, bo ona mówi, że urodziła się w lesie i tak naprawdę do chrztu została chrzczona tam, gdzie było najbliżej jakiejś wioski, ale jaka to była wioska, nie wiemy. Podobno mówią, że urodziła się w Lublinie, no ale tam też nie ma żadnych dokumentów. No to jest trochę taki cygański, bo ja też mówię cygański nie dlatego, że nie szanuję, że to jest... Znaczy nie myślę negatywnie, mówiąc cyganie i przede wszystkim moja bohaterka o to prosiła. Mówiła, że jestem cyganka, nie żadna Romka i pamiętam takie nagranie, gdzie ona rzeczywiście bardzo się śmieje z słowo Rom i, no i trochę uszanowałam wolę papuszy cyganki. No właśnie, jeszcze tutaj papusza na samym początku właściwie tej opowieści wspominała. Dlaczego była papuszą? Dlatego mogłabym jeszcze raz to wytłumaczyć, bo może niekoniecznie było to tak czytelne. Dlaczego papusza, skoro nazywała się Bronisława Weiss? U cyganów tak jest, że oni mają swoje, no nie wiem jak to nazwać,
pseudonimy. Swoje cygańskie imiona, czyli nie wiem, jest Papusza, czyli to znaczy Lalka, ja spotkałam ostatnio Cytronię, które mi się strasznie podobało to imię. I pamiętam, że w filmie u Joanny Koskrazy i Krzysztofa Krazy gra Tadeusz Krzyżanowski, a po cygańsku jest Bosman. I była premiera, siedzi mnóstwo ludzi w trzech salach w ogóle, ale jedna sala jest olbrzymiana i taka oficjalna premiera. Bosman stoi na scenie i przedstawiają go Tadeusz Krzyżanowski. Bosman podchodzi, on jest takim dość korpulentnym cyganem, fajnym, takim okrągłym, mówi nie Tadeusz Krzyżanowski, tylko Bosman. Więc on, jak ja pisałam w książce, to mówi, że musi być najpierw Bosman, Tadeusz Krzyżanowski. Ja chyba napisałam zresztą chyba inaczej, ale Bosman musiało być. Mężczyźni tańczą kozaczaka. Kobiety tworzą krąg, mała papusza naśladuje matkę, ponosi ręce nad głowę, nieruchomieje, bosymi stopami uderza o ziemię, opuszcza ręce. Cyganie wybijają rytm, uderzają dłoni w cholewy, piersi, uda, golenie, pokrzykują. Dziewczynka przyklęka na trawie, głowę odchyla do tyłu, potrząsa ramionami, coraz szybciej i szybciej. Muzyka cichnie późno w nocy. Pamiętam, że z nad rzeki szła mgła, powiada papusza. Psy tak wyli, że aż prąd po plecach chodził, rżeli konie. Może to zamordowany cygan zaplanował barką przed drzewem. Ale ja nie bała się nikogo, ani żywych, ani umarłych, nikogo. Nawet jak wilki przychodzili, takie oczy mieli ziemię, bardzo to znamy z nagrania. Ja chciałam ich głaskać i mnie nie gryźli. Przysięgam Bogu, że nie. Bo wszystko, co w lesie, żyje do siostry mojej bracia. A jak cygany spali, szłam nad wodę. Sięgałam dna, w ręce chwytałam ryby. Jakiś błysk w wodzie mnie draźnił. Myślałam, co ta woda robi, tak mknie. Zawsze coś widziałam. Jak gwiazdka zagląda do nas, jak migoce drży, jak serce dziewczyny, jak rozczarowanej oczy. Świat jest bardzo uroczywy. Skały, drzewa, wszystko mi imponowało. Ja no po prostu tego świata nie rozumiałam. Znaczy właśnie te gwiazdy migocące. I wydaje mi się, że przez chęć zrozumienia tego stanęła właśnie, tak jak wspomniałam, któregoś dnia przed szkołą, w Grodnie wtedy mieszkali i poprosiła dzieci, żeby jej pokazały, jakie parę liter. One się oczywiście zgodziły. Papusza płaciła po swojemu, czyli kradnąc skóry. W jakimś czasie dzieci się znudziły, więc papusza poszła do cyganki żydówki, no tak może być, do żydówki i ją poprosiła o naukę. Znowu kradła kury, żeby zapłacić za tę naukę. Cyganie szturchali ją. Ojciec mówił, ojczym bił, matka mówiła, że z książek pochodzi głupota. I to też mi bardzo zaimponowało w papuszy, bo oprócz tego, że w tych wierszach, o których wspomniałam, jest taka kruchość, wrażliwość, jest też olbrzymia siła. I tę siłę widać na przykład właśnie w tym momencie, kiedy mała dziewczynka, która oprócz tego, że musi zarobić no, tyle, żeby przynieść do obozu, to jeszcze kradnie kurę, żeby zapłacić za naukę wbrew wszystkim w taborze. Ponieważ no, pisanie, tak sobie cyganie to wyobrażali, mogło dać do ręki gadziom, czyli nam, nie cyganom, klucz do zrozumienia ich mowy. I papusza miałaby, ucząc się czytać czy pisać, miałaby w tym uczestniczyć, że się tam kochała. Mężczyźni w życiu papuszy zjawili się dość szybko. Ona, pierwszy taki chłopiec, o którym wspomina w pamiętniku, to mieli po 10 lat i papusza sama mówi, że bawili się w dom, że on mnie bił, wysyłał na wróżby na wieś, ja coś przynosiłam w tobołkach niby, jakiś sobie domek stawiał i tak dalej. No to była oczywiście dziecięca miłość. Mając 15 lat, papusza została wydana za mąż za mężczyznę o 10 lat starszego od niej. To małżeństwo się dość szybko skończyło. Ten cygan trafił do więzienia i w tym więzieniu dowiedział się, że papusza romansuje z kimś. Papusza rzeczywiście mówiła o sobie, że była romansiczka, a też pada takie zdanie, byłam kukietka, czy to moja wina, że byłam. Zresztą ta blizna, która jest na policzku papuszy, jeśli Państwo widzieli już film, a nie czytali książki, to blizna w filmie, tę bliznę robi papusza sobie sama. Tak naprawdę tę bliznę papuszy zrobiła żona kochanka i po prostu ciachnęła papuszę brzytwą. Więc papusza rzeczywiście miała dość bujne życie miłosne. Ten pierwszy mąż po wyjściu z więzienia przeprowadził taki cygański rozwód, wziął papuszę na łąkę i powiedział: papusza, ja cię nigdy nie kochałem, nie jesteś już moją żoną, ona rozpaczała. I wtedy do miłości do papuszy przyznał się Dyśko, jej wuj, brat ojczyma. I powiedział, że papusza cię kochałem od zawsze.
on przywoził jej czekoladę, byli w tym samym taborze. Znakomity harfiarz Dyśko Weiss. Ona go nie chciała i w swoim pamiętniku opisuje to tak, że uciekła do rodziny matki i tam przyjechał Dyśko, ubrał się bardzo elegancko, upił ich jak śledzi, przywiózł dużo złota i kupił papuszę od rodziny. I długo żyli bez ślubu, na 6 lat. Po 6 latach papusza wyszła za Dyśka i też jest taka dość, pamiętam, zabawna scena, bo akurat nie z pamiętnika to wiem, ale z jakichś listów, że papusza była świeżo po lekturze potopu. A w pamiętniku, z kolei opisując swój ślub, to nagle się pojawiły właśnie jakieś sanie, śnieg, czerwony dywan przez kościół. Znaczy ona szła po czerwonym dywanie przez cały kościół. Ksiądz ją pocałował w czoło, więc wiedziałam, że gdzieś tę atmosferę chwyciła z książki, więc ona swoje życie też tak widziała. I Dyśko, no i oczywiście, znaczy, no i później się po wojnie pojawił Tarzan. Papusza nie miała własnych dzieci, to był chłopiec przysposobiony, pół cygan, pół Polak. Matka go już nie chciała, bo już miała dwoje dzieci. I papusza go kochała bardzo. Kiedy na przykład okradł kiosk ze słodyczami, papusza potrafiła, ona nie prosiła dla siebie wielu rzeczy. Nie prosiła pieniądze, ani wstawiennictwo, ale wtedy napisała chyba do Juliana Tuwima albo do Ficowskiego, teraz już nie pamiętam, i powiedziała, że to jest niewiarygodne właściwie, że za słodkości można iść do więzienia i żeby coś zrobili, żeby go puścili, bo ona tak w ogóle go kocha. I rzeczywiście pod koniec życia, ja wspomniałam o tych trzech tęsknotach, pod koniec życia było tak, że papusza już schorowana, bo ona mając, znaczy w latach 80. wielokrotnie trafiała do szpitala psychiatrycznego, były takie momenty poprawy i one rzeczywiście bardzo długo trwały, nawet czasem, nie wiem, rok, dwa. Ale papusza wtedy, bo Tarzan wyjechał w pewnym momencie z Gorzowa za pracą i kiedy się czyta listy papuszy, to wydaje się, że on w ogóle jej nie odwiedzał. Ja nie mam takiej pewności. Być może odwiedzał ją, nie wiem, raz na 3 miesiące, raz na pół roku. Dla niej to było za mało, ona chciała mieć go po prostu przy sobie i zdarzało się tak, że ona wychodziła przed dom z tobołkami, codziennie się pakowała, stawała przed domem z tobołkami, bo syn przyjdzie i weźmie ją. Ona mówi później w tym monologu, jednym z ostatnich, mówi, że weźmie mnie do lasu, bo kiedy widzę niebo, to widzę wszystko wolne. No więc to były takie największe miłości. Często zadaje mi się pytanie, czy już się tak zarabia, to może ja będę brała tyle jak za wróżbę, a w końcu to sobie otworzę biuro, postawię biurko i będę pisała te wiersze właśnie w biurze. Więc tak sobie wyobrażała zawód poety. Wspominała Pani w międzyczasie o II wojnie światowej. Jak w oczach papuszy wyglądała II wojna światowa? Wiemy na pewno, że była ona dla Cyganów olbrzymim kataklizmem. Cyganie byli przez Hitlera i hitlerowców, no niestety, traktowani podobnie jak Żydzi, czyli mordowano ich masowo. Jak papusza wspominała w swoich pamiętnikach i w wypowiedziach właśnie czasowych? W pamiętnikach nie ma II wojny światowej, pamiętniki się kończą tuż przed. I jeśli ja nie chciałabym też opowiadać całej książki, ale chciałabym zachęcić, oczywiście jeśli Państwo będą chcieli przeczytać tę książkę, będzie mi bardzo miło, ale chodzi mi o wiersze papuszy. Jest taki wiersz, który się nazywa Krwawe łzy i tam papusza opisuje wszystko właściwie, co się działo z nią podczas wojny. Tabor Weissów był wtedy na Wołyniu. I to oczywiście papusza z Dyśkiem ten tabor się rozdzielał. Głównie chowali się po bagnach. Stali tam godzinami. Papusza mówi, że bagna Hojdałka się huśtało, a komary wyjadali mi oczy. I Dyśko pokazał, jak ma się kryć, i dżawę na głowę mi dawał i rzeczywiście w jakichś jamach, norach się ukrywali. Tam zresztą papusza też zachorowała na tyfus. Jego się udało tę chorobę pokonać. I no, to był bardzo ciężki czas, ale nie chciałabym opowiadać wszystkiego. Są takie bardzo dwa, bo oprócz relacji papuszy, przytaczam też taką bardzo historyczną relacje zebrane przez rosyjskiego etnografa i one są naprawdę okrutne. Tam jest wszystko opisane, co z tymi cyganami robiono. Papusza tam opisując to oczywiście to jest no, bardzo poetycko napisane. To jest piękny, wielki poemat, więc naprawdę bardzo polecam przeczytanie tego. Zresztą on mi stworzył szkielet do napisania tego
tego rozdziału. Zastanawiałam się też, pisząc właśnie, bo to jest drugi rozdział, czy ja powinnam opisywać wielką wojnę, znaczy to, co się działo z wszystkimi Cyganami, ale pomyślałam sobie, że ta książka jest tak kameralna, gdzieś tam intymna, że oczywiście uciekłam na chwilę od papuszy, właśnie przytaczając te dwa takie obce sprawozdania, nazwijmy to, ale chciałabym, żeby to była cały czas taka mała wojna papuszy. Przez nią oczywiście oglądamy wszystko, co działo się z innymi, ale jesteśmy bardzo blisko niej i na tym zależało, żeby zachować strukturę. Już wtedy Romski, nie wiem, czy bardzo dobrze, na pewno trochę, bo często chodził do Ogrodu Saskiego w Warszawie i tam prosił cyganki, żeby powiedziały kilka słów. One nie chciały, no bo to oczywiście zdradza języka, ale tam no, były dzieci, więc cukierkami płacił cokolwiek. Jerzy Widzewski w ogóle, dlaczego poprosił o pomoc właściwie Edwarda Czarneckiego w pewnym momencie? Dlatego, że oczywiście ubedzy próbowali go zmusić do współpracy. Zresztą on coś podpisał, to trzeba powiedzieć, ale ja też nie chciałam go ilustrować, ani tam jakoś szczególnie podaję, znaczy cytuję list, który Jerzy Widzewski zostawił pod koniec, znaczy zostawił, napisał go chyba pod koniec swojego życia i znalazła go później Bieta Widzewska, w którym on tłumaczy całą relację z bezpieką. No ale musiał się w pewnym momencie rzeczywiście ukrywać, bo oni chcieli no, jakieś informacje w końcu. W filmie na przykład taka różnica jest, że Jerzy Widzewski był 2 lata w taborze w Ajzów, to nie jest prawda. Jerzy Widzewski był za pierwszym razem jakieś 3 tygodnie. On przyjął na początku sierpnia, wyjechał pod koniec sierpnia i spokojnie sobie funkcjonował w Warszawie. On wracał przez 2 lata, czy tam 3 nawet, do taboru Ajzów i zbierał informacje do swojej książki, czyli do Cygani na polskich drogach, która się ukazała w 1953 roku i kiedy pracowałam nad książką, to oczywiście zbierałam właściwie wszystkie wydania tych książek, bo to jest bardzo ciekawe móc prześledzić to wszystko. W 1953 był bardzo propagandowe kawałki, później to było ich trochę mniej, teraz już ta wersja, która wyszła teraz, jest w ogóle pozbawiona tego, ale mnie oczywiście zależało na tym, żeby zobaczyć, jak wersja z 1953 roku była napisana i czy rzeczywiście można powiedzieć, że Jerzy Widzewski papusze tam przedstawił jako kogoś, kto ewentualnie mógłby pomóc w namówieniu Cyganów osadzenia się, do siedlenia. A który to był miesiąc 1953 roku? Koniec, chyba październik. Aha. No bo to było po święcie Stalina. Dlaczego Jerzy Widzewski tak bardzo starał się zrobić, nie wiem, czy tak można powiedzieć, bo właściwie papusza sama z siebie zrobiła poetkę, ale dlaczego tak bardzo starał się upowszechnić tam jej poezję? Skąd to jego zainteresowanie Cyganami? Skąd ta chęć do napisania właśnie książki? Czy to się pojawiło w momencie, kiedy znalazł się w taborze, czy może już wcześniej? Nie, to już wspomniałam, że trudno mi powiedzieć, bo to mogłabym tylko zgadywać. Jerzy Widzewski tak nie opowiadał dlaczego. On się rzeczywiście, ja nie rozmawiałam z Jerzym Widzewskim, on zmarł przed rozpoczęciem pracy nad moją książką i nie rozmawiałam też z papuszą, ale rozmawiałam z Bietą Widzewską i zresztą nawet jeżeli przeczytamy cokolwiek o Jerzym Widzewskim, to widzimy, że on się interesował wieloma rzeczami, czyli tam byli oprócz Cyganów, no to mamy Bruno Schulza, Żydów i w ogóle. I ci Cygani pojawili się bardzo wcześnie w jego życiu i wydaje mi się, że zresztą Jerzy Widzewski w pewnym momencie zaczął spisywać właśnie relacje wojenne i zaczął też rozmawiać z Julianem Tuwimem o Cyganach, Julian Tuwim bardzo lubił Cyganów, ale kiedy spisywał te relacje wojenne, ogłosił w gazecie, że szuka czegoś, jakiejkolwiek informacji, relacji itd. I wtedy zgłosił się ten Edward Czarnecki, czyli poruczniko. Powiedział, że on wędrował z Cyganami podczas wojny i może mu dostarczyć jakieś informacje, jeżeli nie, no to właśnie jakoś może mi się uda do tego taboru dotrzeć. I stąd się to wzięło. Papusza właśnie w 1949 roku, pod koniec sierpnia, inaczej, bo gdyby
No właśnie, bo czy Papuszka była bardziej cyganką, czy bardziej poetką? Według mnie to zawsze była bardziej cyganką. Ta poezja się trafiła rzeczywiście przez jakiś przypadek. I w 49 roku, w sierpniu, tuż przed odjazdem, myślę, że to się działo w ogóle w tym sierpniu, że Jerzy Wicowski widział po prostu cygankę, no już prawie 40-letnią, która chodzi, jak to Dyśko mówił, że chodzi do drzew i śpiewa jak dziecko. Po prostu ten świat, ona, kiedy na przykład posłuchamy Papuszy, jest taki jeden fragment, mam nadzieję, że go szybciej znajdę. Jest taki jeden fragment, w którym, jeśli tego posłuchamy, to widzimy, jak Papusza po prostu opowiada o tym świecie. I trudno się dziwić właśnie, że Jerzy Wicowski się zainteresował nią jako poetką. To jest tak, że monologi, to nie jest tak, że ja przepisywałam te rzeczy i po prostu je stawiam do książki jeden do jednego, to było tak, że ja spisałam 11 godzin nagrań i z tych nagrań tworzyłam po prostu kolejny monolog na jakiś temat. Nie zmieniałam słów Papuszy, czasem tylko czyściłam, bo inaczej się czyta, inaczej się słucha. Ale ten fragment, który mówi o poetyckości języka. W majowym słońcu jagody zbierałam, czarne jak łzy cygańskie. Na gałązkach się błyszczałam, żyłam wodnym szumem i jego srebrzystym dźwiękiem. Śpiewać nauczył mnie wiatr, ruczaje płakać. Jak lipy kwitły, też mnie zatykało, tak miód było czuć. W górach też cudnie. Jechaliśmy potokiem, pienił się, skakał, chodził po kamieniach, w deszczu groźniał, rozlewał się, wszystkich nas potopić chciał. Cyganka zeszła z wozu na drogę i tańczyła. Czemu? Bo jej radość była. Kawałek chleba suchego ugryzła, wody się napiła i była szczęśliwa. Z gołymi ręcami jechał człowiek po świecie. Czasem tylko coś pomieniał, parę groszy wziął, wywróżył i szedł dalej za tym chlebem żebraczym. Po 50 wozów jeździło u nas. Polskę znam od końca do końca. To wszystko nie można wydrężyć ze serca. Ale kto to zrozumie? Może tylko ci, co lubią przyrodę, świat, stare dawne życie przepamiętują w sobie. Więc Jerzy Wicowski, słysząc cygankę, mówiącą w ten sposób, po prostu jako wytrawny poeta, bo on już wtedy wydał tomik wierszy, usłyszał tę poezję i wiedział też, że Papusza pisze i poprosił, żeby przesyłała swoje wiersze. Bardzo długo Papusza tego nie robiła, tam tłumaczyła się, że ona ma tyle rzeczy, że ma musi iść do wsi, wywróżyć i w ogóle zarobić, to było najważniejsze, zresztą te listy są w tej książce. No ale takim... Jej wiersze dość wcześnie się pojawiły w prasie i to był niestety fragment wierszy, którym Papusza rzeczywiście zachwalała zasadniczy tryb życia. I to był rok 1950. To był moment, w którym Julian Tuwim namówił Jerzego Wicowskiego na wywiad, jak się okazało. Był to wywiad Jerzego Wicowskiego z Jerzym Wicowskim, bo Julian Tuwim w pewnym momencie stwierdził, że on nie zna tyle cyganów, żeby móc nawet zadać jakieś rozsądne pytania. Jerzy Wicowski zrobił ten wywiad ze sobą, napisał, a Julian Tuwim wrzucił tam takie propagandowe kawałki, między innymi międzynarodówkę po cygańsku. No i te wiersze Papuszy, fragment jej życiorysu i chyba zdjęcie właśnie. Zawsze mówię chyba i za każdym razem zapominam sprawdzić, czy to zdjęcie było. Wydaje mi się, że tak. I wtedy już zaczął się to był pierwszy moment, w którym cyganie zaczął się wokół Papuszy robić gorąco. Jest taki list, w którym Papusza mówi, że była w Szczecinie i mówili o tej Wajs, która tam właśnie nawołuje, żeby wozy stanęły, ale ona się nie przyznała, że jest to Wajs, tylko że jest z rodziny Wajsów. No i na 3 lata ta sytuacja rzeczywiście jakoś ucicha. W 1953 roku zaczyna się znowu dziać źle wokół. Ale wracając do wierszy, to były te pierwsze wiersze, które Papusza, Jerzy Wicowski publikował. Papusza wiersze pisała po romsku, pamiętniki pisała po polsku, listy też pisała po polsku, czasem z jakimiś wstawkami romskimi. No i właśnie zgubiłam wątek, taką dygresję zrobiłam, że Jerzy Wicowski je tłumaczył. Tak, a wcześniej? Papusza dowiaduje się, że Julian Tuwim pomógł cygance też broni, która gdzieś tam w obozie pod Warszawą, pod Wawrem dokładnie, umierała w tym taborze i nie chciano jej przyjąć do szpitala.
Jerzy Wicocki natknął się na ten tabor, natychmiast napisał, czy tam zadzwonił do Juliana Tuwima. Julian Tuwim, korzystając ze swoich, ze swoich możliwości, bo wiadomo było, że był uwielbiany przez ówczesną władzę, zrobił to tak, że ta broń trafiła do sanatorium, było za późno, ona zmarła, ale papusza, dowiedziawszy się o tym, napisała jeden z piękniejszych swoich wierszy, to jest pieśń z papuszy głowy ułożona i ten wiersz właśnie zadedykowała Julianowi Tuwimowi. Jerzy Wicocki ten wiersz przetłumaczył, podarował Tuwimowi, Tuwim zresztą swoim przyjaciołom mówił, że czytajcie, często sam im czytał, mówi, że to nawet w waszym dorobku byłby wiersz najlepszy. No i od tego właściwie zaczęło, bo Julian Tuwim powiedział, że chciałby, żeby kiedyś wyszły wiersze, papuszy w tomiku. Już nie doczekał tego, bo wiersze papuszy się ukazały w 1953 roku. Julian Tuwim, jak wiemy, zmarł w grudniu 1956, w 1953 zmarł Julian Tuwim. Lekarz psychiatra mówił, że papusza bardzo często przychodziła do niego na rozmowę, bo chodziła jakieś tam, tak jak się rozmawia po prostu z lekarzem. I już nie potrafiła zapisać swoich wierszy, bo choroba zabrała jej tę umiejętność, ale potrafiła je recytować i tak bardzo się cieszyła, ten lekarz potrafił te wiersze recytować z nią. I cały czas powtarzała, że całe nieszczęście w jej życiu wzięło się z pisania, a z drugiej strony przynosiła i właściwie jak relikwie traktowała legitymację Związku Literatów Polskich. Przynosiła, pokazywała, mówi, że mam ze zdjęciem, tu Tuwimową dali. To była dla niej wielka duma. I do końca życia tak zostało, ale też bardzo często mówiła, że gdyby właśnie to nie to słynne zdanie, gdybym nie nauczyła się pisać i czytać, byłabym szczęśliwa. I to zostało rzeczywiście do końca życia w niej. A czyta się jak złoty, to jest tak, to jest dokładnie pieśń cygańska z papuszy głowy ułożona i ona dedykowała go Julianowi Tuwimowi, jak napisała: Tuwimie, wielki człowieku, twoje imię bogate. Ja ciebie, panie, nie znam. Najpierw ja ciebie bardzo przepraszam. Przepraszam, że ja tobie pieśń cygańską, wiersze niemądre, nieładne posyłam i nie umiem ładnie pisać. Teraz fragment wiersza. W lesie jak złoty krzak wyrosłam, w namiocie cygańskim, co miało prawdziwka postać. Jak własne serce kocham ogień. Wiatry silne i małe cygańską dziewczynę wykołysały i pognały ją w świat, w daleką drogę. Deszcze łzy mi obmywały, słońce, cyganów złoty ojciec ogrzewało moje ciało. Sił mi nie dały modre zdroje, tylko oczy przemyłam moje. Niedźwiedź lasem łazi z bliska, jak srebrne światło ogniska. Wilk się boi ogniska, cyganów nie kąsa. Cyganeczka daleko po lasach wędruje, koń cygańskim rżeniem budzi uśpionych, obcych ludzi. Cygańskie serce się raduje, wiewióreczka na cygańskiej budzie orzechy gryzie. I tak dalej, nie będę Państwu całego.